Proszę bardzo, kierowniczka już wybiera do kampera jakieś drobiazgi. Ja tu oczywiście koszyk muszę targać. Takie moje zadanie na dzisiaj. Kilka pierdół, żeby sobie fajnie wystroić tego kampera. No i jakieś tam potrzebniejsze rzeczy. Śmietniczki, poduchy. Nie przywitaliśmy się z wami, także witamy was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj takie wstępne zakupy, jeszcze sporo prac przed nami, żeby skończyć tego kampera i pojechać wspólny, jakiś pierwszy wspólny wyjazd, ale myślę, że do półtora tygodnia i renóweczka będzie gotowa. Nic wam nie nagrywałem, bo z prostego powodu zjadło mnie czasowo z budową tego sprintera, o którym wam wspominałem, bo duży projekt i mało tego, zapytałem z grzeczności właścicieli, czy mogę nagrywać budowę kampera. Nie chcieli, bo dużo drugiego materiału, zainwestowane pieniądze, no jakieś tam ryzyko jest. Wiem, że oglądacie, wspieracie kanał, cieszę się przeogromnie, ale odcinki oglądają również osoby, które mogą mieć na przykład jakieś złe zamiary i dlatego tak, a nie inaczej. I co, lecimy jeszcze do Asda Living, odcinek mocno łączony, będą różne rzeczy. Różne rzeczy w odcinku i sprawdzimy sobie pozwolenia, czy jest coś już dostępne i trochę budowania jakiegoś. Cuda nie widzę, także zapraszam serdecznie do oglądania kolejnego odcinka. Opsa, mamy dzień kolejny, wtorek, odwiozłem Karolinę do domu, no i wracam teraz na garaż, wypakuję wszystkie rzeczy, które kupiliśmy w weekend. Sporo tego się nazbierało, także pokażę wam nowe nabytki. Popracowaliśmy wspólnie kilka dni przy tym kamperze, okno wstawione, solary na dachu, dachowe okienko również, sufit już praktycznie skończony, myślę, że jakieś 40 minut i będę mógł zaczynać lewą stronę, czyli ścianę, bo prawa jest gotowa. Sporo się dzieje w tym samochodzie, już kilka dni dopiero za nami, a progres jest naprawdę świetny. Pozamawiałem lodówki, jakieś inne rzeczy, to będziecie widzieli wszystko na bieżąco w odcinkach. No i to chyba tyle na początku jeszcze tego materiału. Za chwilkę wam pokażę, jak skończę sufit, jak wygląda postęp prac przy renówce. Nie mogę się wspólnie z Karoliną doczekać tego wyjazdu. Pytacie bardzo często o pola, gdzie poszukiwania. No w tym momencie wszystko jest obsiane, więc ciężko z czymkolwiek, żeby było dostępne. Ja też jestem w tym momencie już praktycznie, nie wiem, 150 metrów od kontenera. Te wszystkie pola, które widzicie, to są moje pozwolenia. Więc nie muszę nawet jechać dalej, żeby widzieć, czy te pola są dostępne. Jak tylko tutaj będzie cokolwiek skoszone, no to wtedy wsiadam w samochód i od drugiej strony farmy spakuję detektor i na pewno będą odcinki z poszukiwań, bo już też się stęskniłem za jakimiś kamerkami. Rzym, średniowiecze. Będzie się działo w tym roku, no bo pozwoleń przybyło i jest gdzie po prostu pokopać. Żyjemy już razem tym wspólnym wyjazdem, no i fajnie, i coś tam kompletujemy powoli. Hamaczek kupiony w Decathlonie, dwa leżaki, fajnie, bo można, wystarczy, że te oparcia siedząc podniosę do góry i mogę sobie regulować praktycznie do pozycji leżącej, mogę ten leżak ustawić. Widziałem na eBayu dużo tańsze, ale warto sobie parę funtów dołożyć i mieć coś na dłużej niż takie dziadostwo. Kuchenka na kartidże, bo nie chcemy standardowej, ten blat, który będziemy mieli w kuchni, chcemy sobie zostawić na miejsce na tym blacie, żeby nie zajmować umywalką i kuchenką gazową, więc kupiliśmy taką i też duży plus, bo dodatkowo do tych leżaków dokupię aluminiowy stolik i będę mógł sobie na przykład w dobrą pogodę rano ugotować coś na zewnątrz, więc jak dla mnie pasuje. Zobaczymy najpierw, jak się to sprawdza, jak będzie lipa, no to będę miał miejsce na blacie, to wtedy wstawię jeszcze kuchenkę, to nie jest jakiś problem, żeby to zrobić później. Jakieś obrazki kupiłem, szary kolor pod jakieś tam wykończenie wspólnie wybraliśmy. Śmietniczek, dwie zasłonki. No i nie ma klimy w tym samochodzie, więc na razie jakiś tam wiatraczek dorwałem. Chcę zobaczyć, jak to w ogóle
pracuje, bo dla mnie nowość, wlewa się tutaj do środka wodę, to też zmienia jakieś kolory, więc fajnie to wygląda. Wczoraj to puściłem bez wody, no i dosyć to wieje, ale czy to zrobi robotę, jak będzie bardzo gorąco? No tego nie wiem, to się wszystko okaże w czasie podróżowania, ale myślę, że z dwa takie wiatraczki warto w samochodzie mieć. No i odkurzacz. Też na baterię, na pełnej baterii 30 minut odkurzania przyda się na pewno. Z kobitką jadę, nie sam. Teraz trzeba dbać o takie rzeczy, żeby było czyściutko. Teraz sobie uświadomiłem, że w sumie wam tego nie nagrałem. Jak to możliwe? Za chwilkę wam powiem, po prawej stronie Mercedes na zamówienie, o którym wam mówiłem. Wyjechał teraz z garażu, no i chwila przerwy w budowaniu, no bo przed zamontowaniem zbiorników i tak dalej chcą sobie zabezpieczyć podłogę, jakieś tam inne rzeczy jeszcze posprawdzać. Nie chcą, żeby nagrywać, więc nie będę, niech jest jak jest. A tutaj kolejny samochodzik po sprzedaży Boxera. Szukałem, prześledziłem ogłoszenia, no i kupiłem kolejnego Mercedesa. Nie wiem tak naprawdę, kiedy go będę budował, bo mam bardzo dużo pracy do przodu, ale jak tylko zwolni się miejsce i będzie chwila, no to kolejne auto do zabudowy stoi, jeść nie woła. Kupiłem, bo 2013 rocznik z grudnia, czyli już prawie 2014. No i stan techniczny auta naprawdę świetny, sprawdzone, przede wszystkim nie poobijany, bo 2013-2014 roczniki ciężko znaleźć samochód, żeby nie było rdzy i żeby ta karoseria była w takim stanie jak tutaj. Mi się udało, więc myślę, że fajny zakup, z tyłu drzwi w fajnym stanie. Fajne autko do zabudowy. 120 ma nalatane. Jakaś tam książka serwisowa. Nie wszystko jest w tym serwisie, ale coś tam, jakieś rachunki, paragony są, i to też za grube pieniądze. Tylko patrzyłem, to jest jakieś stare. Tam chyba z 2 czy 3 lat do tyłu na 1235 był robiony. Coś tam było powymieniane. No i tak to wygląda. Trzeba powypierać tapicerki. Już w sumie z 2 tygodnie nie był palony. Zobaczymy, czy on sobie poradzi w ogóle. Bo nie ma kiedy nawet tego posprawdzać. No, hopsa. Odstrzała. Bez pytania. 121 tysięcy nabiegane, tak jak mówiłem. Silniczek chodzi równiutko. Hopsa. Fajnie. I to chyba tyle z tym Mercedesem. Będzie się coś tam budowało za jakiś czas w tym aucie. Dawno już tutaj nie byłem. Proszę bardzo, lecę pośmigać za chwilę na siłownię, a później jadę do właścicieli Mercedesa dogadać z nimi trochę szczegółów. No i co, śmieci teraz. Takie fajne fanciory tutaj były jeszcze chwilę temu. A teraz już nie za bardzo. Chociaż tutaj widzę, że jeszcze nie jedno by znalazł. Coś tam sprzątają w tych hotelach, jakieś książki. Pierdolę, nie mam z sobą rękawic, ale taki pojemnik też by mi się przydał do garażu na jakieś graty. Tu jakaś torba, ciekawe co w tej czerwonej torbie jest. Jakiś namiot na pewno, albo coś takiego. Dobra, wezmę z sobą rękawice, jeszcze może się tutaj wrócę i sprawdzimy, co w tej torbie jest. Wleciał trening, ale nie wytrzymam. Muszę zobaczyć, co tam jest. Bo mi ciekawość tak zżera, że to się w pale nie mieści. O, nie chcę tu wyjść. Dobra, sprawdzamy. No proszę. Nowiuśkie gazebo. To nieużywane w ogóle było, bo widać, ani nogi nawet nie są brudne. Jakieś firmowe. Biorę. Namiocik idealny do kamperka gdzieś rozłożyć. Baja. Hopsa, nagrywam wam ten materiał kilka dni później, także tak jak mówiłem, odcinek mocno łączony, ale lecimy z Arturem na pełnych obrotach, żeby skończyć tego kampera jak najszybciej, no i pojechać wspólnie z Karoliną na pierwszy wypad. Widzieliście, robiliśmy sufit i ściany, a kilka dni później, no już dużo zabudowy za nami. I co, elementy wszystkie odmalowane, pobrudzone trochę, ale te karpety fajnie podocinane. Jeszcze trochę
trochę tych prac takich wykończeniowych pozostawało. Łóżko na szerokość 1,90 m chyba 2, no i 1,35 m. Będzie sporo miejsca w garażu, ale tylko po środku, bo z prawej będę robił dodatkową półkę. Będzie ogrzewanie wody trumą, Webasto czy Debasto, taka półka zrobiona, i na tym jeszcze 70 litrów zbiornik, elektryka, dwie dodatkowe baterie po lewej stronie, no i po środku zostanie trochę miejsca na jakieś graty, porobię prawdopodobnie jakieś półki, może wysuwane blaty, zobaczymy. Jeszcze sporo zostało rzeczy takich wykończeniowych, ale zupełnie inny projekt niż te, które widzieliście poprzednio, bo tamte były budżetowe. Tutaj rzeczywiście chcę cały czas robić krok do przodu, żeby wyglądały te kampery coraz lepiej, żeby było w nich po prostu to, co potrzeba na takich wyjazdach. No i pomimo tego, że jest to krótki samochód, no to mamy łóżko 1,35 m materac, kuchnia z prawej strony, plus w zabudowie brodzik, także podnoszony tak jak w Sprinterze, zasłonki, będzie można się wykąpać, ciepła woda, dwa obrotowe siedzenia, blacik z jednej, kuchnia z lewej strony, więc kolejny blat, będzie można sobie siąść, zjeść, wykąpać się, lodówka, sporo miejsca po lewej stronie w szafkach, na górze jeszcze zrobię szafeczki, tutaj z prawej strony wleci szafka, bo tu będzie taka ściana grodziowa z listewek, żeby troszeczkę oddzielić, fajnie dla kontrastu. No i co, tak to wyszło, coraz lepiej wychodzą te kamperki. Ktoś tam mówił, że nie nagrywam z bliska, bo dziadostwo jest zrobione, a to cały czas to samo, nic tak naprawdę niewiele się zmienia, dodaję do tych samochodów, tak jak teraz, troszkę więcej solarów, ogrzewanie, woda, zabudowa się zmienia, tak jak tutaj, że jest po prostu, te fotele robią niesamowitą robotę, lewa, prawa strona, no i to, że jest w takim krótkim aucie i prysznic, i sporo miejsca, to na pewno na duży plus, i w tym kierunku będę chciał z każdą budową kampera iść, żeby to tak właśnie wyglądało. Piszcie w komentarzach, jak Wam się podoba, a ja w następnym odcinku zrobię Wam szybki update, bo myślę, że jeszcze kilka dni, i bo tutaj już kuchnia czeka z prawej strony, także jedziemy z kuchnią, malowanie, blaty, no i będzie trzeba podłączyć całą tą wodę i elektrykę, i niedługo wypadzik. Hopsa, zajechany jestem jak Pięty Andrzeja po pielgrzymce. Jutro też jest dzień, lecę się wykąpać, zjem coś. No i teraz odcinki na bieżąco będę Wam wrzucał, budowanie. Myślę, że za kilka dni, do półtora tygodnia samochód będzie już gotowy. No i wspólny pierwszy wyjazd. Na strzał leci Cornwallia. Nie wiem, czy dobrze mówię. Później chcemy wspólnie z Markiem i z Martą, Markiem, który pomagał mi przy budowie pierwszego Sprintera, czyli Camper Van by Marek, wspólny wyjazd na Szkocję. No i do końca roku pozwiedzamy sobie z Karoliną wspólnie trochę Anglii. Uśmiech z gęby nie schodzi. Osoby, które oglądały moje odcinki od dłuższego czasu, wiedzą, że przy pierwszej budowie i tym marzeniu o podróżowaniu, tego podróżowania nie było z prostego powodu. Zgrzytanie zębów i depresja, nerwica i 30 funtów na koncie w wieku 30 lat po 10 latach za granicą. Tak niestety wyglądają toksyczne relacje. Mogą tam się jakieś złe opinie opisać, ale to, co przeżyłem, to, co ja, wiecie, gdzieś tam mam za sobą, to moje, nikt mi tego nie zabierze i nikt też nie ma prawa ani oceniać mojej pracy, ani mojego życia, no bo nikt mi do gara nie włoży, ale cieszę się przeogromnie i teraz uważam, że nie ma nic w życiu ważniejszego niż właśnie i piękniejszego niż druga osoba, która niesamowicie wspiera, jak ci idzie, wyślij zdjęcia, pokaż, super, elegancko, jakie kolory, może takie, pojedźmy do sklepu, to tamto, cieszę się, nie mogę się doczekać tego wyjazdu. O to właśnie chodzi i cieszę się przeogromnie, że ta druga połóweczka jest z boku i tak daje tyle energii, żeby zasuwać z tym wszystkim. Osoby, które, i to chyba tyle tak w skrócie, osoby, które dotrwały do końca, konkursi, kubeczki do wygrania ze sklepu Odyńce, zapraszam tam serdecznie, link w opisie filmu. Na hasło Goblin macie detektory, wysyłkę na detektory i resztę jakichś tam akcesoriów na terenie Polski za darmo, plus tam coś tam jeszcze, także link w opisie filmu do tego sklepu. A co do konkursu, to kubeczki do wygrania, zostawiać komentarz o treści Odyńce. I chyba tyle w tym odcinku. Jutro nagrywam kolejny, więc teraz będzie na bieżąco. Trzymajcie się, miłego, pozdrawiam, hejka.